Fotografia to moja pasja, ale miłością na zawsze pozostanie muzyka. Niemniej jednak, kiedy mam czas pomiędzy koncertami i nagraniami, staram się fotografować ludzi. Najbardziej podoba mi się ten moment, kiedy widzę w oczach kobiety zmianę. Kiedy przychodzi czasem trochę przestraszona, trochę przerażona nową sytuacją i nagle coraz bardziej zaczyna mi ufać i widzę w oczach blask. Fotografujemy różne kobiety. Niektóre mają duże obciążenia, wyniesione z domu, wyniesione ze swojego życia. Nie układa się wszystko tak, jakby chciały i nie potrafią o tym zapomnieć, wchodząc tutaj. Po prostu są sobą. Myślę, że nie jesteśmy cudotwórcami, nie jesteśmy w stanie zmienić życia drugiego człowieka, ale zawsze możemy mu dać taką iskrę albo dobrą energię do tego, żeby on sam chciał je zmienić. Żeby kobiety, które do nas przychodzą, mogły poczuć, że są piękne, są akceptowane, że my w nich widzimy absolutne piękno i że one takie są, tylko że na chwilę o tym zapomniały.